Cześć, nazywam się Mariusz Lichota. Chyba się nie da zamontować, trudno. Temat: aplikacja backendowa w Node.js z relacyjną bazą danych Oracle. Mam trzy krótkie pytania. Znaczy, ilu z was programuje w Node.js-ie, niekoniecznie na produkcję, tylko coś robiło w Node.js-ie? A na produkcję, tak, okej, dużo mniej. A ilu z was programowało backend, który się komunikował z Oraclem? Okej, a czy ktoś programował backend w Node.js-ie komunikujący się z Oraclem? Nie ma nikogo. Tak? Nie ma nikogo, tak myślałem. Dobra. Może zachęcę. O czym będzie? Generalnie dużo powiem o Node.js-ie. Powiem o driverach i abstrakcjach dla Oracle'a dostępnych w Node.js-ie. I to wszystko będę opowiadał bazując na moich doświadczeniach z tymi technologiami. Króciutko o mnie, czym się zajmuję. Zajmuję się utrzymywaniem i rozwojem hurtowni danych. Rozwijam też... Przepraszam. Rozwijam też aplikacje. Przerwa techniczna. Przerwa techniczna. Rozwijam też aplikacje backendowe, ale głównie te aplikacje rozwijam dla intranetu i ekstranetu. Generalnie nie piszę aplikacji do internetu. Okej, przerwa techniczna. Jakimi technologiami się posługuję? Okej, dzięki. Tak jak widać, przede wszystkim SQL, PLSQL, PHP, JavaScript, HTML, CSS. Przygodę z programowaniem zacząłem z 15 lat temu. To był PHP 4. Na początku oczywiście to był Spaghetti Code, pewnie znany niektórym. Później oczywiście trochę się rozwijałem, przechodziłem frameworki, MVC, wzorce projektowe. Po stronie frontendu pojawiły się aplikacje SPA, o których tutaj na pierwszej prezentacji była mowa. No, a backend znowu zamienił się na web service w zasadzie, czyli backend głównie serwuje dane, a cała aplikacja jest napisana, powiedzmy, w trybie SPA. No i pojawił mi się pewien problem, mianowicie zacząłem dostrzegać wady PHP-a, zobaczyłem, że jestem przed pewną barierą technologiczną i około rok temu zacząłem szukać czegoś, co by zastąpiło PHP-a. Patrzyłem Ruby, Python, Java i nagle natknąłem się na Node.js-a. Jak poczytałem trochę, od razu wiedziałem, że uderzyłem w dziesiątkę. Dlaczego Node.js? Przede wszystkim jest asynchroniczny, nie blokujące IO-y, funkcje, które wywołują nam operacje wejścia-wyjścia, są asynchroniczne. To wpływa na wydajność, szczególnie na tych samych zasobach możemy zrobić dużo większą wydajność aplikacji. No, mam na myśli zasoby sprzętowe. Kolejna rzecz to jest event-driven, czyli jest wbudowane ma zdarzenia. Można po stronie backendu programować bardzo łatwo zdarzenia. Wbudowane strumienia, natywne moduły. Natywne moduły to jest, można podpinać moduły napisane w C++ bezpośrednio. Czyli jeżeli na przykład nam zależy na uzyskaniu jakiejś ekstra wydajności w jakimś kawałku kodu, to możemy to napisać, ten kod w C++, tylko uwaga, musimy uważać na przełączanie kontekstów, czyli nie robimy tego tak, że jest pętla i zmienna i uderzamy do modułu w C++, tylko raczej jakiś większy bufor danych przekazujemy do modułu w C++, później przetworzenie w C++ i zwrot do noda, czyli takie podwójne tylko przełączenie kontekstu. Wtedy można wykręcić jeszcze większą wydajność, chociaż różnie z tym bywa. Inna zaleta to jest taka, jak ktoś ma biblioteki w C++ już napisane, które coś fajnego robią, dość łatwo można je zbindować i podłączyć pod aplikację w Node.js-ie. Kolejna fajna rzecz, zaleta, to jest zawsze daemon. Co to znaczy? Czyli taka aplikacja backendowa, którą napiszę, ona po prostu jest demonem, usługą.
Nie jest tak jak PHP, że jest interpretacja, tylko nasza aplikacja jest od razu serwerem WWW na przykład i to daje pewne też duże możliwości, bo można pewien kontekst aplikacyjny zapamiętać w pamięci RAM. Aplikacja podczas ładowania też buforuje w RAMie biblioteki, to też nam daje większą wydajność. Oczywiście Node Package Manager rewelacyjny, wzorowany na Linuxowych, apt-getach, yumach i tak dalej, bardzo świetnie zrobiony system zależności. I kolejna super rzecz to jest engine Node.js-a. Od samego początku to jest JIT, na JIT-ie zrobiony, just-in-time compilation, czyli tak naprawdę tutaj nie mamy interpretacji, tylko mamy kompilację przed uruchomieniem. Czyli najpierw jest kompilacja i uruchamiany jest kod maszynowy. Czyli to jest zupełnie inaczej niż w PHP. I praktycznie od samego początku, czyli od 2009 roku, kiedy pojawił się Node, w zasadzie Node bazuje na silniku V8, czyli jest to z przeglądarki Chromium wyjęty silnik JavaScript, do tego zostały dodane libuv i tam jeszcze parę innych bibliotek i tak właśnie powstał Node. No i kolejna super zaleta, szczególnie dla mnie, tak jak widzieliście, taki full stack developer jestem, więc mogę zredukować ilość języków, które się muszę ciągle uczyć, więc mogę mieć JavaScript everywhere, czyli i na backendzie, na frontendzie, to jest, myślę, że też fajna zaleta. Tak króciutko jeszcze o tym asynchronicznym Node.js-ie, na czym to polega. Generalnie aplikacja w Node.js-ie, główny kod aplikacji wykonuje się w jednym wątku. Ten jeden wątek to jest, powiedzmy, wyobraźmy sobie ten event loop, to jest nasz wątek aplikacji. I tutaj po prostu leci nam jakiś kod, ten kod się wykona. Jak kod się wykona, to event loop sięga do kolejki zdarzeń, callbacków tak naprawdę, pobiera pierwsze zarejestrowane funkcje, którą ma wykonać z parametrami, przetwarza tą funkcję, jej ciało, dochodzi do końca, sięga po następną. I teraz, jeżeli taka funkcja, którą przetwarza, wywołuje nam jakieś, znaczy ta funkcja wywołuje nam jakąś operację wejścia-wyjścia, czyli na przykład odczyt pliku z systemu, czy zapis do pliku, czy odczyt zapis do bazy danych, czy sieć, to tak naprawdę to się odbywa w ten sposób, że to zadanie jest zlecane do puli wątków. W Node.js-ie mamy ten jeden wątek główny, w którym jest nasz program, ale mamy też pulę wątków pomocniczych, w których są realizowane właśnie te operacje asynchroniczne. Czyli ta operacja asynchroniczna zostaje przekierowana do puli wątków, na przykład file system, czyli odczyt pliku. Jeżeli file system już sobie poradzi, odczyta nam ten plik, to treść tego pliku i callback tej funkcji jest zarejestrowany na naszej kolejce i oczekuje, aż ten event loop znowu przechwyci tą funkcję z wynikiem i ją przetwarza. Więc generalnie tak jest zrealizowany model działania aplikacji w Node.js-ie. Co jest też ciekawe, zapamiętajcie sobie tutaj, tu są cztery elementy. To jest oczywiście przykład, ale warto zapamiętać liczbę 4, bo Node.js domyślnie ma ustawiony ten thread pool maksymalnie na 4 wątki. Czyli jak piszemy aplikację, to ten thread pool maksymalnie alokuje 4 wątki do operacji wejścia-wyjścia. To można zmienić, później będzie dalej w prezentacji. Oczywiście musiałem przeprowadzić jakiś proof of concept, czy ta technologia się nadaje do użycia produkcyjnego, więc we wrześniu 2014 wystartowałem z taką pierwszą aplikacją, która nie była super krytyczna. Node.js, tutaj biblioteki, które dobrałem. NodeDaemon to jest taki program też w Node.js napisany, który jak sobie zainstalujemy NPM-em, to jak odpalimy zamiast aplikację zamiast Noda, tylko przez NodeDaemon, to każda zmiana w pliku źródłowym powoduje nam przewinięcie tej usługi. No bo tak naprawdę tutaj, jeżeli byśmy chcieli sobie szybko sprawdzić, co się zmieniło, musi być dokonany restart usługi. NodeDaemon nam to robi od razu, więc to się nadaje do środowiska deweloperskiego.
Forever to jest znowu na środowisko produkcyjne czy testowe, czyli nie deweloperskie. To jest znowu też aplikacja w Node, która gwarantuje, że jakby się coś, jakieś nieszczęście stało, że ta nasza usługa by spadła. Generalnie raczej nie powinna, ale wiadomo, może się zdarzyć jakiś kod, złe obsłużenie wyjątku albo brak obsłużenia wyjątku. Gdy nam usługa spadnie, Forever powoduje automatyczne podniesienie tej usługi. Nginx używałem jako reverse proxy, jest serwer webowy. Na frontendzie Sanchax.js, w tym aplikacja SPA. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, wrzesień 2014 zrobiłem przeszukanie NPM-a, znalazłem tylko jeden moduł w tamtym czasie, który komunikował się z Oraclem. To jest właściciel projektu Joe Ferner, główny kontrybutor. Moduł w 2011 roku został opublikowany. Instalacja nie jest tak łatwa, jak tutaj jest, znaczy jest tak łatwa, jak tutaj jest napisane, czyli npm install orac, ale pod warunkiem, pod wieloma warunkami. Później będę właśnie opowiadał o tych warunkach. Ponieważ jest to ten Oracle, jest to moduł natywny, czyli napisany w C++, bo Oracle ma zamknięty protokół komunikacyjny. Nie jest otwarty ten protokół komunikacyjny. W tej chwili w zasadzie chyba są tylko dwie metody takie, może jest więcej, ale takie główne dwa drivery, na których można opierać komunikację z Oraclem. Pierwszy to jest JDBC, a drugi to jest OCI, właśnie napisany OCI, czyli Oracle Call Interface, napisany w C++. W przypadku Noda właśnie jest wykorzystywany ten interfejs OCI, więc gdy wykonamy npm install Oracle, następuje automatycznie proces kompilacji. Żeby ten proces kompilacji się powiódł, to musimy pewne rzeczy mieć w systemie. To już mówiłem, w 2011 zostało to opublikowane. Zaletą tego modułu jest też strumieniowe odczyty zapisy, wadą brak wbudowanej puli połączeń. Miałem pewne niestabilności przy odczycie klobów, czyli takich dużych obiektów. Niskopoziomowe API. Generalnie te trzy rzeczy, te trzy ostatnie cechy, brak budowanej puli, niestabilność i niskopoziomowe API skłoniło mnie do poszukania jakiejś abstrakcji. Pierwszą aplikację napisałem tak bezpośrednio na tym module, ale od razu sobie uświadomiłem, że no, tak nie można, trzeba jednak poszukać jakiejś abstrakcji albo samemu napisać. Ale generalnie wynik proof of concept bardzo pozytywny. Okazało się, że pudełko lata, czyli aplikacja działa i naprawdę się nadaje, można coś sensownego zrobić. W tym roku, na początku roku rozkręcił się taki projekt w firmie. W marcu wystartowałem z tym projektem. Bardzo szybko powiem, na czym polegał. 40 formularzy takich sprawozdawczych trzeba było zaimplementować, eksporty do Excela, import danych z plików tekstowych, edycja danych, formularzy przez przeglądarkę. Aplikacja powinna być udostępniona dla 360 firm w ekstranecie, czyli pracownicy z 360 firm muszą się łączyć, około 1000 użytkowników i możliwość akumulacji takiej komunikacji w pewnych wąskich terminach sprawozdawczych. Od razu architektura. Taką architekturę aplikacji, znaczy taka była koncepcja architektury. Przede wszystkim, jak programujemy w Node.js-ie, Node.js bardzo zachęca do takiego podejścia mikroserwisów, czyli nie robimy jednej dużej monolitycznej aplikacji, tylko lepiej sobie rozbić aplikację na kilka mikroserwisów i wtedy naprawdę mamy pewne korzyści. I tutaj u mnie można widać, że takie trzy mikroserwisy zaprojektowałem. Jeden mikroserwis dla panelu administratora, główny, oraz osobny mikroserwis zaprojektowałem, który generuje Excele. Mikroserwisy są za Nginxem. Nginx jest jako na styku z przeglądarką. Na Nginxie oczywiście wieszam certyfikat SSL. Na Nginxie robię terminowanie sesji SSL i do tych już backendów puszczam ruch po HTTP. W Nodzie można robić SSL-a, ale wtedy nawet czytałem, nie za bardzo to zalecali. W tej chwili już może jest to bardzo, już jest stabilne. No, ale z drugiej strony to wszystko było na jednym serwerze, więc tutaj już jest ruch ze ściągniętym SSL-em.
Nginx też serwuje statyczny content. Ten statyczny content to jest właśnie ta cała aplikacja SPA, czyli jak klient żąda, pobiera całą aplikację SPA, natomiast później już aplikacja bije do tych backendowych web serwisów, już jest tylko komunikacja po JSON web serwisy. Te dwa serwisy komunikują się z bazą Oracle. MongoDB wykorzystuje jako session store i takie dane mało mniej istotne, że tak powiem, tak jak, których utrata by bardzo nie bolała, natomiast w Oracle są te właściwe dane biznesowe, finansowe i tak dalej. Jest to odpowiednio już zabezpieczone, prawda? Dlatego tutaj dwie bazy danych są. Tu może taki... Zobaczę, czy się, o, znalazłem. Może coś pokażę. Taki przerywnik krótki, nie wiem, czy mi się uda. Z Maciem mam też pierwszy raz do czynienia. Na scenie takiej też jestem pierwszy raz. To taka ciekawostka. Ten diagram robiłem w takiej bibliotece Viz.js. Czy ktoś robił coś kiedyś w bibliotece Viz.js? Bardzo przyjazna biblioteka do robienia właśnie wszelkich diagramów. No, troszkę to się rozwaliło, ale to można się tym pobawić i na przykład poprostować, ona się wtedy stabilizuje. Jakbym miał tu myszkę ze scrollem, to bym pokazał, że można to zoomować. Nie wiem, jak to się robi na Macu. Dobra, nieważne. Wracam, to tylko taki przerywnik. Command, żebym sobie teraz nie zepsuł. Super, wróciłem. Chyba kupię sobie Maca. Dobra. Jaki wynik był tego projektu? Oczywiście powstały dokładnie tak jak w projekcie trzy usługi. Tam pierwsza usługa, widzieliście, był, może wrócę wcześniej. To nie jest wcześniej. Nie wiem, dlaczego ekran zniknął, ja widzę. Dobra. Tutaj tak naprawdę jak startowałem z projektem, nie wiedziałem, czy ten mikroserwis zrobię w Node.jsie czy w PHP-ie. Na moment startu projektu w NPM-ie nie znalazłem nic sensownego, co by generowało mi Excel, a w PHP-ie oczywiście jest PHP Excel, pewnie niektórym znana taka biblioteka, która dość dobrze sobie radzi z generowaniem Exceli. Natomiast po trzech miesiącach, nawet niecałych, w NPM-ie nagle pojawiła się biblioteka, która super uderzała w moje potrzeby i wszystkie trzy usługi powstały w Node.jsie. To też pokazuje, jak bardzo szybko zmienia się to całe ekosiodowisko Node.jsa. W NPM-ie po prostu z dnia na dzień powstają nowe, ciekawe, fajne moduły biblioteki. System oddałem 3 miesiące od startu do testów UAT, testy po miesiącu, system wrzucony na produkcję, uruchomiony na jakimś tam CentOSie, 2 giga ramy na maszynie wirtualnej, 2 kory. System się okazał bardzo wydajny, bardzo stabilny, minimalne obciążenie systemu operacyjnego, generalnie super. Średni czas odpowiedzi requestów takich JSON z backendu poniżej 50 milisekund, gdzie ten request jest sesyjny, czyli odpytuje na MongoDB, żeby pobrać sesję, informacje o sesji, zautoryzować użytkownika, bije do Oracle'a i to wszystko poniżej 50 milisekund to jest średni czas. W PHP 200 milisekund to było super przy podobnych aplikacjach. Natomiast największy uzysk generowanie Excela. Jednomegowy Excel, który ma 20 zakładek z takimi arkuszami, pobranie danych do tych 20 arkuszy, wrzucenie w szablon Excela, zipowanie, odesłanie do klienta i klient w sieci LAN ma go u siebie na komputerze poniżej 500 milisekund, poniżej pół sekundy. Także to mnie bardzo zaskoczyło, bo w PHP to były minuty. Dokładnie. Jakie są drivery dostępne dla Noda? Ten proof of concept pierwszy robiłem na Oracle'u. Moduł się nazywa Oracle. Joe Fernera, taki open społecznościowy, można powiedzieć. Oprócz tego pojawił się w 2004 roku Strong Oracle firmy Strong Loop. Później jak spojrzałem w kod źródłowy tego Strong Loop, to się okazało, że to jest fork. Tylko to nie jest fork zrobiony na zasadzie GitHub fork, ktoś nacisnął, tylko po prostu wzięli kod Joe Fernera i wrzucili jako zupełnie nowy projekt. Nie wiem, być może Joe Ferner był pracownikiem Strong Loopa.
nie wiem, na czym to polega, ale w każdym razie to jest tak naprawdę fork rozwijany przez Strong Oracle i w tym roku Strong Oracle został kupiony przez IBM. W zasadzie już w tej chwili IBM czuwa pieczę nad tym. I co ciekawe, w tym roku w styczniu pojawił się driver, Oracle wypuścił własny driver na zasadzie open source na GitHubie. Driver się nazywa Oracle DB. Przy czym te nazwy, które tu widzicie, to są nazwy NPM-owe. Te drivery Oracle i Oracle DB w GitHubie mają inne nazwy, bo mają jeszcze z przodu przedrostek Node. Node myślnik Oracle, Node myślnik Oracle DB. Przy tym drugim projekcie wybrałem, zmieniłem koncepcję, znaczy przede wszystkim zszedłem z drivera Oracle na rzecz Oracle DB i dodatkowo napisałem własną abstrakcję, ale o tym za chwilę. Wróćmy do instalacji natywnego drivera. Te wszystkie trzy drivery, które widzieliście, żeby zainstalować, teraz właśnie co jest potrzebne. Potrzebny jest klient Oracle albo Oracle Instant Client. Trzeba coś takiego zainstalować na komputerze. Potrzebny jest Python, bo jest używany przez Node.jipa w procesie kompilacji. Lib.io w przypadku Linuxów. Oczywiście kompilator C++ właściwy dla komputera. Trzeba sprawdzić zmienne środowiskowe. Generalnie instalator klienta Oracle'owego powinien je ustawić, ale to różnie bywa z różnymi systemami operacyjnymi. To są takie ogólne zasady. Każdy z tych driverów ma własną instrukcję na konkretny system operacyjny i trzeba dobrze się jej trzymać, żeby czegoś nie popełnić, jakiejś usterki, bo dopiero jak to wszystko zrobimy, to ten npm install Oracle DB zadziała. Niestety. Uroda natywnego drivera. Jeszcze tydzień temu ten slajd był aktualny, mianowicie Oracle DB na nodzie czwartym oficjalnie był jeszcze niespierany, było procesowany pull request. Można było to zainstalować z forka, ale breaking news, wczoraj Oracle wydał release i już od wczoraj mamy pełny support od noda 10 do 5.0. Ten pull request 3 tygodnie się procesował, więc Oracle ma skomplikowane procedury, ale w sumie okazało się, że słusznie, bo był wyciek pamięci. Jeszcze tydzień temu, jak robiłem test, był spory wyciek pamięci, załatali, w tej chwili przeszło to moje testy mojej abstrakcji. No właśnie, teraz a propos mojej abstrakcji. 2 miesiące temu, chociaż w sumie w związku nawet z tym moim tutaj wystąpieniem, między innymi zdecydowałem się na pierwszy raz w życiu upublicznienie własnego kodu dla szerokiej społeczności. Napisałem pewną abstrakcję właśnie do tych bibliotek i wrzuciłem na GitHuba. Jakie powody budowy abstrakcji? Brak sensownej abstrakcji w NPM-ie na początku, w zasadzie pod koniec 2014, czyli jak robiłem ten proof of concept, od razu doszedłem do wniosku, że trzeba znaleźć abstrakcję. Nie znalazłem abstrakcji, no więc trzeba napisać, bo nie znalazłem nic, co by mnie satysfakcjonowało. Natomiast nie interesowały mnie ORM-y. Dlaczego? Dlatego, że jak widzieliście, jestem takim bardziej bazodanowcem i tworzę takie trochę nietypowe aplikacje, to nie są takie typowe krudy. ORM nie dla mnie, więc poczuwałem abstrakcji takiej nie ORM-owej. Kolejna niskopoziomowe API to już było, braki funkcjonalne driverów się pewne pojawiały, więc warto też rozwiązać. Dodatkowe testy jednostkowe. Pisanie abstrakcji jest fajne, pozwala też dobrze zrozumieć driver. Ok, teraz już troszkę przykładów. Okej, może tak. Przykład pierwszy. To jest przykład bezpośrednio robiony na bibliotece Oracle DB, czyli tej oraklowej. Pobranie pojedynczej wartości. Jak to się robi na bibliotece Oracle? Załóżmy, że już mamy ustawione pulę połączeń, to jest obiekt, który reprezentuje nam pulę połączeń do bazy danych, więc musimy z tej puli połączeń pobrać połączenie.
Jest to oczywiście asynchroniczne, tak jak mówiłem, Node.js jest asynchroniczny, więc zlecamy pobranie połączenia. Jak to połączenie zostanie nam pobrane, to wtedy jest wywoływana funkcja callbacka. Funkcja callbacka tutaj mamy w przykładzie standardu Node'a. Standard Node'a jest taki, że funkcja callback jako pierwszy parametr ma parametr z błędem, czyli jeżeli ten callback zostanie wywołany i tutaj to się pierwszy parametr rozwinie się na true, to znaczy, że nam się to nie powiodło. Dlatego też pierwsze co robię, to robię if error. Jeżeli jest błąd, to wtedy propaguję ten błąd gdzieś wyżej, do wyższej warstwy, na przykład tu wywołuję callback, który zwraca ten błąd w jakiś tam sposób do frontendu, ewentualnie zapisuję do logu. I co jest bardzo ważne, tego nie wolno zapominać w Node. Muszę zrobić return, żeby nie pozwolić na wykonanie dalszej części kodu, żeby wyjść po prostu z tej funkcji. Jeżeli natomiast error jest null albo go nie ma, undefined, no to oczekuję, że jest connection. Skoro jest connection, no to teraz mogę wykonać execute na connection, jest jakiś tu SQL, tu są bindowane parametry. Oczywiście też jest to asynchroniczne, więc jeżeli się ten execute na bazie danych wywoła i mamy wyniki w postaci results, to automatycznie jest wywoływany ten callback. Analogicznie musimy ten callback sprawdzić, czy nie ma błędu. Jeżeli jest błąd, wyrzucamy do klienta, do logu, gdzieś tam. I uwaga, co musimy zrobić w przypadku tego drivera? Musimy zwrócić nasze połączenie do puli. Zwracamy połączenie do puli, ono też się może nie udać, bo ono też jest asynchroniczne, więc znowu tutaj już powiedzmy, nie wyrzucamy informacji do klienta, bo tutaj zrobiliśmy to, więc w zasadzie tylko to logujemy na przykład i też musimy zrobić return. Co jest dalej? Dalej jest, skoro jesteśmy w tym miejscu, to znaczy, że się wszystko udało, więc mamy jakieś wyniki i wyniki zwracamy do klienta i oczywiście zwalniamy połączenie do puli. Więc proszę zobaczyć, takie proste pobranie pojedynczej wartości czy jakiegoś prostego SQL-a na takim natywnym driverze to jest 27 tutaj wierszy wyszło, więc to pokazuje, że jest to niskopoziomowe API, więc to był ten argument, który mówiłem, że potrzebuje abstrakcji i jak to wygląda w przypadku mojej abstrakcji. Mam obieg abstrakcji, robię select one value SQL, podaję to zapytanie, bindowane wartości i pojedynczy funkcja callbacka i zwracam wyniki do klienta, więc znacznie krócej. Mogę też zrobić alternatywną wersję bez SQL-a, czyli podaję bezpośrednio z jakiej tabeli, jakie pole, select one value i działa. Kolejny problem, z którym się natknąłem w przypadku tego drivera Oracle, to jest max rows. Max rows to jest properties ustawiany na bibliotece. Wartość domyślna to jest 100. I co on powoduje? Że wszelkie wywołania execute zwrócą nam maksymalnie tyle wierszy, nawet jeśli będzie więcej, to zwrócą nam maksymalnie tyle, więc albo musimy robić jakieś stronicowanie, albo musimy z góry jakąś większą liczbę bezpieczną założyć. Można też ten parametr zwiększyć bezpośrednio w wywołaniu execute, czyli domyślnie powiedzmy jest 100, zwiększam do 1000, ale na przykład taka wartość 1000 czy 10 tysięcy powoduje nam alokację na poziomie C, bo ten moduł jest natywny w C, alokację tej pamięci, więc mamy zwiększoną alokację pamięci, a być może nie potrzebujemy aż tyle, więc nie jest to zbyt efektywne rozwiązanie. Oracle po pewnym czasie od wypuszczenia drivera wprowadził już rozsądniejsze rozwiązanie, mianowicie result set. I tutaj już jest takie podejście jak już w PHP czy w innych językach, że można sobie fetchować. Ale oczywiście implementacja tego jest dość skomplikowana. Jeżeli chcemy przetwarzać strumieniowo, to jak najbardziej to należy robić tak i jest to super, ale ja bardzo często nie potrzebuję przetwarzać strumieniowo, potrzebuję pobrać dane, ale nie wiem, ile tych danych będzie. Wiem, że powinny się zmieścić u klienta, będzie może, nie wiem, 10 rekordów, może 100, może 1000. Nie lubię się zastanawiać i chciałbym mieć prostą implementację tego, więc tutaj też
Moja biblioteka umożliwia to zrobienie tego w ten sposób i tak naprawdę pod spodem tam jest ten result set zrealizowany, więc nie ma tej z góry alokacji pamięci. Niezależnie ile się pojawi wierszy, zostanie to wrzucone od razu do klienta. Można też, w mojej bibliotece NodeDAL są dwie alternatywne metody podawania parametrów. Można pozycyjnie podawać parametry, pierwszy, drugi, trzeci. Można też podawać parametry jako obiekt z kluczami. Na przykład w ten sposób select all rows jest też wersja nie SQL-owa i wtedy podajemy nazwę tabeli, jakieś opcjonalne parametry, na przykład stronicowanie. W bibliotece Oracle DB bezpośrednio nie ma zaimplementowanego stronicowania, więc tutaj też mamy rozwiązany ten problem stronicowania, od razu zrobiony. W Oracle dość trudno się stronicuje, nie tak jak w MySQL-u, nie ma klauzuli limit. I ostatni przykład już, troszkę przekroczyłem czas, przepraszam, ale to już ostatni przykład, zbliżamy się naprawdę do końca. Kolejny problem, z którym się natknąłem w praktycznym używaniu tego drivera Oracle DB, to jest przekroczenie puli. Co tutaj mamy w tym przykładzie? Mamy bibliotekę Async, która nam załatwia bardzo ładne przetwarzania synchroniczne. To jest taka alternatywa dla promisów. Ja powiem szczerze, nie za bardzo jestem fanem promisów, czasami je używam, wolę asynka. Dla mnie async jest bardziej przejrzysty i to jest takie podejście bardziej funkcyjne. Bardzo mi się podoba podejście programowania funkcyjnego w JavaScriptie i wydaje mi się, że async tak bardziej w tym kierunku zmierza. Bierzemy bibliotekę OracleDB, konfiguracja, dwa parametry istotne tutaj. W puli ustawiamy maksymalnie 10 połączeń, minimalnie 2. Co to oznacza? Że jak zostanie zasetapowana pula, będzie dwa gorące połączenia do Oracle'a, a w trakcie jak będzie potrzeba więcej, to on sobie będzie dotwarzał, ale maksymalnie 10, nie utworzy więcej niż 10. I teraz zobaczmy, jak wygląda dalsza implementacja kodu. Dalsza implementacja kodu wygląda w ten sposób, że mam tablicę, znaczy tutaj SQL tablica i równa się 15 i tą tablicę wypełniam 15 takimi poleceniami SQL, czyli w tablicy SQL mam 15 tych poleceń i robimy pewien test, który polega na tym, że... przepraszam, nie ten ekran, mam dwa ekrany. Okej, okay, super. Więc tak, pamiętamy, w tablicy SQL mamy 15 poleceń. Async map to jest, tak jak tutaj Ilarion mówił o loadash, tylko to działa asynchronicznie, czyli nam zleca asynchronicznie tyle zadań, ile mamy elementów w tej tablicy, mamy 15, więc 15 razy wywołuje nam funkcję execute SQL, przekazując jej każdorazowo kolejny element tej tablicy. Ta implementacja tej funkcji jest tutaj. Ona ma dwa parametry, SQL, czyli dane polecenie SQL i callback. I co ta funkcja robi? Z puli pobiera połączenie, jak jest połączenie, robi execute na tym SQL-u i wyniki nam zwraca, czyli ten callback, który został przekazany jako parametr, jest wywoływany i wyniki tego polecenia są zwracane. Więc to rejestruje nam 15 równoległych zadań do wykonania. Jak te zadania się wykonają, wszystkie 15, to tablicę z wynikami możemy wyrzucić dalej. Jak myślicie, jaki jest wynik tego kodu? Uda się czy nie? Nie, dokładnie. Pojawia się ORA, nie można otworzyć kolejnych sesji, dlatego że pulę mamy na maksymalnie 10 połączeń, a ja zleciłem 15 równoległych SQL-i w tym samym czasie, więc wyczerpaliśmy pulę. I to jest problem, który jest do dnia dzisiejszego jeszcze nierozwiązany w tym natywnym driverze.
Oczywiście w Node.dal, czyli w mojej tej abstrakcji, ten problem jest rozwiązany. Rozwiązałem go tak trochę, może nie tak super profesjonalnie. Jest fajniejszy sposób rozwiązania, ale o tym fajniejszym sposobie dowiedziałem się już, jak zrobiłem ten mniej fajny. Kiedyś pewnie poprawię. Mniej fajny sposób u mnie polega na tym, że próbkuję. Jeżeli dostanę błąd, to w przedziale od 200 do 500 milisekund robię kolejną próbę. W tym przypadku robię 100, maksymalnie 100 prób w przedziale czasu od 200 milisekund do 500. Czyli w tym przypadku mam timeout ustawiony na 100 razy 200, czyli na 20 sekund. Czyli minimalny timeout to jest 20 sekund. Czyli co mi to daje? To mi daje to, że jeżeli mam ustawioną pulę dość nisko, nie wiem, na przykład na 100 połączeń, a nagle mi uderzy do aplikacji tak dużo requestów, że będę musiał, nie wiem, zaalokować 200 połączeń, to jeżeli to będzie tylko krótkotrwałe takie przeciążenie, to jest duża szansa, że to się rozłoży w czasie i obsłużę tych 200 klientów. Natomiast jeżeli to będzie dłużej trwało, no to już oczywiście każę czekać maksymalnie 20 sekund, wtedy już raportuję błąd, wtedy jest coś nie tak, trzeba albo zwiększać pulę na Oraclu i w naszym programie, albo stawiać kolejne nody i tak dalej. Więc tutaj ta implementacja, już nie będę ją leciał, wynik jest oczywiście pozytywny, mamy 15 w tym przypadku dat przekazanych. Te przykłady tutaj jest na czerwono zaznaczone, one były bez obsługi błędów dla przejrzystości, więc tak wprost do skopiowania się nie nadają. Okej, szybciutko, inne abstrakcje, jakie są jeszcze, oprócz mojej. Sequelize, Oracle, ale to jest ORM-owe, więc mnie za bardzo nie interesowało. Miesiąc temu wyszła taka abstrakcja Simple Oracle DB. Po prostu bliźniaczo podobna do mojej. Gdyby to wyszło rok temu, to pewnie bym nie pisał tej abstrakcji, po prostu bym użył tą. Naprawdę ten człowiek tutaj rozwiązał prawie te same problemy co ja, niektóre trochę inaczej, niektóre lepiej, niektóre gorzej. U mnie trochę jest więcej problemów rozwiązanych, ale też fajnie to zrobił. Miesiąc temu to wyszło. Kolejny Loopback Data Source, to jest IBM-a w tej chwili, Loopback Connector, to generalnie ORM-owe rozwiązanie. Ten projekt jest martwy. Next dość ciekawy, to jest taki query builder, ma dialekty różnych baz danych zaimplementowane i to można połączyć z bookshelfem, wtedy mamy ORM-a. Dobra. Jakie są jeszcze inne alternatywne metody łączenia z Oraclem oprócz, te moduły wszystkie bazują na OCI, czyli Oracle Call Interface, ale oprócz tego są jeszcze, znalazłem taką metodę jak Noradle, to jest komunikacja bez driverów bazujących na OCI. To działa tak, że Node.js jest takim HTTP gatewayem, a Oracle tworzy pulę połączeń TCP dla Node.js-a poprzez pakiet util TCP, czyli to już jest z poziomu bazy danych. To działa tak, że w bazie danych są składowane procedury PLSQL, które są uruchamiane jako serwlety HTTP. Cała logika manipulacji danymi znajduje się po stronie bazy danych. Zaleta tego jest taka, że nie ma zależności takich jak jest sam JavaScript, nie trzeba żadnych klientów instalować, żadnych bibliotek dodatkowych, tylko JavaScript i baza Oracle. Wada, właśnie, po chińsku. Node PLSQL bardzo podobne, tylko tutaj trzeba kompilować pewne natywne moduły, tylko to jest zupełnie inny kod, to nie jest OCI, tylko analogicznie jak OCI. Zrobiłem test tego, u mnie na Ubuntu to koszmarnie działało wolno, nie wiem dlaczego, więc nie wiem, możecie spróbować, nie polecam. Teraz wracam do tego slajdu asynchroniczny Node.js, co była pula wątków i mówiłem, że są domyślnie cztery maksymalnie wątki w tej puli wątków. Można to zmienić tym parametrem proces env uv treat pool size domyślnie jest 4. Na początku aplikacji, na początku kodu wystarczy taką linijkę dać na przykład 10 i co to powoduje, że automatycznie jak zlecamy na przykład, ja tam zlecałem 15 równoległych zapytań do bazy danych. Gdybym miał 4, to tak naprawdę na bazie danych, na monitorze zobaczylibyście maksymalnie 4 równoległe sesje zarejestrowane. Jeżeli zmienimy 10, zlecimy 15, zobaczymy 10 równoległych sesji.
Czyli tak naprawdę to ma bezpośredni wpływ na ten stopień równoległości, bo tą pulą tych wątków, tym parametrem sterujemy. Bardzo ważna rzecz w przypadku Node'a. Taka sentencja at Wooda na koniec. Każda aplikacja, która może być napisana w JavaScriptie, ostatecznie zostanie napisana w JavaScriptie. Założyciel Stack Overflow tak twierdzi. Ciekawe, może ma rację. Tu zebrałem linki, link do tej prezentacji i to wszystko, dzięki bardzo. Jakieś pytania, jak są, to... Pytanka? Dlaczego Oracle, a nie na przykład Postgres? Dlatego, bo firma używa Oracle'a. Generalnie tak jak przedstawiałem, czym się zajmuję, to jestem głównie administratorem hurtowni danych. Hurtownie danych mamy na Oracle'u, mamy bardzo dużo różnych Oracle'i, baz danych oraklowych, więc dlatego Oracle, bo firma używa Oracle'a. A poza tym jest to bardzo przyzwoita baza danych, bardzo dobrze, nie chcę chwalić, ale dobra baza danych i firma używa, więc dlatego. Jeszcze jakieś pytanka? Czy ten driver oraklowy wspiera bezproblemowo tam bindowanie parametrów w SQL-ach? Tak, możemy bindować przez nazwy tylko w tym driverze, czyli dwukropek i nazwa parametru i później dodajemy obiekt z kluczami zgodnymi z tymi nazwami. U mnie w bibliotece jest bindowanie alternatywne albo przez znaki zapytania, albo przez dwukropek i nazwa, więc można używać i tak, i tak. Zrobiłem tak w abstrakcji. Czasami lubię tak, a czasami tak. Czy jeszcze coś może? Czy można zmieniać tą liczbę wątków w czasie działania programu? To znaczy w czasie działania... Znaczy tą liczbę wątków tych... Dobre pytanie, nie wiem, powiem szczerze, ale wydaje mi się, że tak, bo ja ją zmieniam w trakcie działania programu tylko na samym początku, więc jak ją zmienię troszeczkę później, no to chyba też zadziała, no bo... Co to za różnica?